Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Jan Okliński i na tym kanale będę opowiadał o nowych technologiach, które na pewno pomogą w Twoim biznesie. Na pierwszy ogień postanowiłem wziąć ChatGPT, o którym ostatnio jest tak głośno. Pokażę Ci praktyczne zastosowanie, jak użyć go w Twojej firmie. Dlatego, nie przedłużając, wrzucam intro i zaczynamy. W ulubionej wyszukiwarce wpisujemy chatGPT. Klikamy w pierwszy link od OpenAI, a następnie try chatGPT. Mamy możliwość zalogowania się lub utworzenia konta, i możemy to zrobić przez Google lub Microsoft. A następnie po zalogowaniu widzimy interfejs. Miejsce, w którym możemy wpisywać nasze zapytania, czyli prompty oraz historię naszych zapytań, ja swoją ukryłem, natomiast możecie w tym miejscu wrócić do swojej poprzedniej konwersacji. Tutaj możecie upgradeować swój plan, usunąć historię rozmów, zmienić tryb na jasny lub ciemny oraz mamy tutaj najczęściej zadawane pytania i aktualizacje. Warto zaznaczyć, że ten lepszy plan jest dwa razy szybszy i kosztuje 20 dolarów w chwili obecnej. Dobra, lecimy z pierwszym zapytaniem. Wymień ciekawe zastosowania dla ChatGPT. O, wkradła mi się literówka. Poprawiona. Lecimy. Zobaczmy, jak sobie z tym poradzić. ChatGPT może mieć wiele ciekawych zastosowań, w tym asystent osobisty, rozmowa z chatbotami. Tak, to dosłownie znaczy, że możesz mieć własnego chatbota, który będzie obsługiwał twoich klientów. Tworzenie treści, tłumaczenie języków. To też naprawdę idzie mu bardzo szybko. Diagnostyka medyczna. Tutaj warto zaznaczyć, że to jest sztuczna inteligencja i nie należy na niej polegać w przypadku realnego problemu. Natomiast, jeżeli ktoś posiada wiedzę medyczną i reprezentuje taką branżę, to jestem przekonany, że korzystając umiejętnie z czatu GPT, będzie w stanie przyspieszyć wiele swoich procesów. O, ciekawe, że wymienił także generowanie muzyki. Kiedyś zajmowałem się produkcją, więc będę musiał to sprawdzić. W kolejnym przykładzie odkryjemy frazy w kwadratowych nawiasach, które pomagają sztucznej inteligencji lepiej zrozumieć nasze oczekiwania. Napisz przykładowy post promocyjny. Mojej usługi. Projektowanie graficzne. Szukasz niebanalnych i efektownych projektów graficznych? Skorzystaj z mojej usługi projektowania graficznego. Tutaj należałoby określić bardziej w prompcie, czego nie chcemy na pewno, czyli generalnie, im więcej danych przekażemy mu, wprowadzając nasze zapytanie, tym lepszy wynik otrzymamy. Mimo wszystko poszło mu całkiem nieźle, dlatego w kolejnym przykładzie sprawdzimy, czy jest w stanie wygenerować nam plan postów na tydzień spełniając kilka różnych kryteriów. Dopiszemy sobie jeszcze nazwę marki. FeedBizAI. AI. No i sprawdzamy. Post pierwszy. Temat odpoczynek hashtagi. Call to action. Czas na zasłużony odpoczynek. Jakie jest wasze ulubione miejsce na relaks? Podzielcie się z nami w komentarzach. Czy wiesz, że dobry sen i relaks są równie ważne dla twojego życia i kondycji co regularne treningi i dieta? Dlatego, aby zachować równowagę między ciałem a umysłem, nie zapominaj o odpoczynku. Znajdź swoje ulubione miejsce na relaksie delektowaniu. Czy w domu, czy w parku, czy na plaży, czy w lesie? Ważne, żeby dać swojemu ciału czas na regenerację. A jeśli potrzebujesz więcej pomysłów jak odpocząć, sprawdź nasze porady na blogu. Kiedy natomiast chat GPT przestaje pisać i widzimy, że nasz wynik nie jest jeszcze skończony, wystarczy, że dopiszemy kontynuuj pisanie. A on leci dalej. Jak widzicie na tym przykładzie poprosiłem go o to, aby w każdym poście znalazło się call to action, żeby posty były ciekawe i angażujące, żeby umieścił hasztagi i wszystko to dowiósł na całkiem niezłym poziomie. Zwróćcie uwagę, że przerwał pisanie już drugi raz, a ja tylko dopisuję kontynuuj i leci dalej, cały czas trzymając się tematu oraz zachowując odpowiednią chronologię. Piękne, prawda? I tak samo szybko możemy redagować posty. Wystarczy odpowiedni prompt. Mimo, że to ostatni przykład w tym filmie, oglądaj do końca, bo nawet ja jestem zaskoczony, jaki wynik udało mi się otrzymać. Prompty, które dzisiaj wpisywałem, posłużą mi za poradnik do ChatGPT GPT dla początkujących. Czy możesz zrobić podsumowanie dzisiejszej lekcji, zaczynając od zapytania ciekawe, zastosowania dla ChatGPT". GPT, zrób listę rzeczy, których się dzisiaj nauczyliśmy, przykład, rejestracja, opis oraz plan darmowy płatny, wpisywanie słów kluczowych w kwadratowe nawiasy, nawiązywanie do poprzedniego wątku konwersacji, rozwijanie go, konstruowanie skomplikowanych zapytań, etc. Bardzo lubię, kiedy on generuje dwie albo nawet trzy linijki na raz. Jest to satysfakcjonujące. Dzisiejsza lekcja pozwoliła Ci poznać wiele przydatnych funkcji czatu GPT i pokazała, jak możesz wykorzystać je w praktyce. Jeśli chcesz poznać więcej podobnych rozwiązań, zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Nowa Fala Biznesu.